Panie Bransoleta, nie mamy upoważnienia, żeby bez, że tak powiem, bez uzasadnienia atakować obywatela, prawda? No tak, dobra, panowie, poczekajcie. Więc panie Bransoleta, musimy znaleźć powód, żeby go walić na dupę. Jestem Martin. Martin. Mamakiel. Pochodzę z rodu Dubielów i generalnie ja kiedyś byłem w wojsku. I profesjonalne pułapki na przeciwnikach tutaj. Któryś z Dubieli w wojsku był? W wojsku? Ta, był Dubiel trzeci. Ród Dubielów. W każdym razie ja uwielbiam stawiać pułapki. I mimo, że już w wojsku nie jestem i staram się odciąć od przeszłości, to mimo wszystko pułapki są dalej moją pasją. To pan saperem jest chyba, tak mi się wydaje. Tak, rozbrajać się również potrafię, jak najbardziej. Super, bardzo mi się pan przyda, mi się wydaje. Dobrze, ale powiedzcie panowie, czym się zajmujecie? Panie Bożydarze, czym się pan zajmuje? Ja jestem... Ja od urodzenia zajmuję się niczym, jakby... Nie wiem, trafiłem tutaj w sposób taki, że matka mnie tu wysłała. Powiedziała, weź się wreszcie do roboty, Bożydar, bo całe życie siedzisz i walisz, w sensie cały czas siedzisz i nic nie robisz. I dali mnie tu jako ochroniarza, bo jako, że ulany trochę coś tam na siłkę pochodzę, no to stwierdzili, że taki pajac się tu może przydać. No i... właśnie, widać, bo masz jak klauny włosy. Tak? Okej, czyli jesteś ochroniarzem ogólnie, dobra, okej. Okay. Tak, jakby... Można się tutaj z nami zapoznać? Oczywiście, ja jakby jestem niepozorny, ale jak przydupia, to ja inoro. Generalnie szukam tutaj jakiejś współpracy, ja jestem ochroniarzem i mogę wam tutaj pomóc. Oj, nie, proszę pana, to pan tutaj na konkurencję chyba trafił, no mi się wydaje. Nie, bo tutaj będziemy we dwóch się mogli bronić. Współpraca będzie, dobra. Wtedy będziemy mieli taki monopol, nie? Ile jednego ochroniarza. Ile w bicu, morda, znaczy, ile w bicu. Ja powiem panie bruszeta, ja panu powiem tak, bruszeta, tak się to wymawia? Tak, to jest bruszczetta risotto. Bo tutaj widać na plakietce, widać na plakietce tutaj u pana. Na plakietce widać ochroniarskiej u pana, dlatego też właśnie staram się przeczytać. Dobra, ja nie, panu bardziej ufam niż temu gówniarzowi Bożydarowi, co młody jest, mama go dopiero z domu wypuściła i... czy mnie wydupiła, to jest pytanie. Tak, ja tutaj jestem skłonny do współpracy, mogę was tutaj chronić, zamiast jakieś podstawowe surowce, jakieś jedzenie. No właśnie... Właśnie z jedzeniem to jest problem, ja też chłopak jestem. To może inaczej, panie Bruszeta, my może wejdziemy na układzik po prostu, zrobimy może taką małą grupę tutaj do przetrwania i jak ktoś podejdzie, będzie chciało odbić, nie wiem, cokolwiek, co do nas należy, to po prostu go walimy, jako że we dwóch mamy tutaj papiery ochroniarskie, to wydaje mi się, że rozprawimy się z jakimiś łakami. Ej, ja nie mam tego czat. Ej, to ja w kieszeni miałem, bo jakby zaczęło mi w kieszeni pikać trochę. Tak właśnie, pijany już bo jest, ja nie wiem, kto to wypuścił tego. Przepraszam. Ja nie wiem, co robić w takiej sytuacji. Halo, medyk. Jezu, jak ty mogłeś go postrzelić? Jesteś, co to za chroniarz w ogóle? Przepraszam, ja nie wiedziałem, jak to działa. Pierwszy raz to w życiu mam w rękach. Widzę zielone niebo. Nie! Nie, słuchajcie, wszystko będzie dobrze, zaraz mu przejdzie. Czekajcie, zrobimy tak? Nie no, musimy jakiegoś medyka znaleźć, nie? Tutaj go... Co to za czary tutaj się dzieją? Jakieś chyba szamańskie błyskawice. Bożejko umarł! Pieski! Biedne! O nie! Panie Bożydarze, ja pana potrzebuję. Co się dzieje? Panie Bożydar, ponieważ ja byłem świadkiem, gdzie pies morduje ludzi ogólnie. Pies morduje ludzi? Który pies morduje ludzi? Ten pies? To niech pan ze mną przyjdzie tutaj. Pan Marian? To był pies pana Evrina ogólnie, tam Evrina, widziałem. Aha, oj, ten pan, to ja już słyszałem o nim. Same niefajne rzeczy. To pan za mną pójdzie, jestem za panem jak coś. Halo, tutaj. O, tutaj. Panem. A czemu tutaj pan ma taką niebieską mordę? A dlaczego pan ma taką... Ale różowe włosy, takie jeszcze ciepłe. Tak właśnie taką dziwną, no. Dobrze. Dobra, pomijmy te pytania, chodźmy po prostu. Dobrze, idziemy. Dobrze, tak czy inaczej, powinniśmy zmienić... wie pan, powinniśmy zmienić, żeby tutaj rozmawiać Mariano! Z właścicielem psa. Zgadzam się. Witam serdecznie. Panie Bożydarze, bo tutaj był ten pies. Tutaj był ten pies i on mordował ludzi. Czy chodzi o tego żółtego? Znalazłem. O tego żółtego chodzi? O tego żółtego chodzi? Nie, wasn't him, no. Tutaj, na górze, Co z tym psem? To był ten pies, to on atakował, to był on. Ja byłem świadkiem.
Sparaliżuj go. Dobrze! Dobrze pan zrobił. Co pan zrobił? Psa zabił pana Elwina. Nie. Co tu się dzieje? Przepraszam bardzo, ja zostałem... Mogę się zapytać, dlaczego zabiłeś mi psa? Nie zabiłem, tylko pies został uśpiony ze względu na to, że zagrażał innym tutaj siedział. Mieszkańcom. Siedział. Ja dostałem informację na temat tego. Siedział sobie. Ja dostałem informację na temat tego, że mordował ten pies. Więc jakby... Siedział sobie. No tutaj sobie siedział, dobrze, no ale wcześniej zamordował... Zabierałem do domu. Zamordował człowieka. Zamordował człowieka wcześniej. Kogo zamordował? Proszę mnie nie bić. Co tu się dzieje? Ja myślę, że trzeba jakiś grób wykopać. Witam, tutaj ta osoba, która leży, właśnie widzę, wcześniej mnie chyba jakoś zabiła trochę. Oj, właśnie o tym mowa, panowie. No słuchajcie, jaki właściciel, taki pies, chciałbym powiedzieć. No proszę bardzo. No pies agresywny, no właściciel agresywny. Ale czy może panowie nie niszczyć może własności gildii budowniczych? Głód mnie bije. Umrę. O nie. Jakiś pająk mnie ugryzł! No, zostałem zamordowany! A tutaj też ktoś został zamordowany! Co się dzieje? Panie Boży, dar! Proszę, czekajcie! Oddech! Dam mu usta! Momencik, patrzcie jak to się robi! Przysiadł na mordę! To chyba jakiś lekarz by się przydał. Proszę! Czy mamy lekarza? Uwaga! Uwaga! Panie, to oddychanie robi, panie Felu. Ej, co? Czas mi wrócił. Nie francuski pocałunek mam, to ma być normalne. Co tu się dzieje? Ale ja tylko francuski pocałunek ćwiczyłem. Co oni mi robią, Chad? Co oni mi robią? Boże, spróbuję drugą stroną. No co? Oni mi siadają. Chad, oni mi siadają na mordę. To nie w tak. Chodź, mordę. Ja wiem, co zawsze pomaga. Patrzcie, panowie. Nie no, panie, co on chce mi robić? Ale nie wiem, Czad, co dzięki za followki, super jesteś. No jak to? Próbujcie. Dobrze, podchodzę powoli. To zdecydowanie nie w tą stronę, panie. No dobrze, panie. Cholera, te spodnie się trzymają na gumkę. Trzeba odciąć gumkę. Co z tym dojraktem w ogóle? Co ty ma? Mogę panu pomóc? Dobra, podniosę go. O, niosą mnie. Wynieś gdzieś daleko, żeby to nie było na problem, okej? Dobrze, dobrze. Tak zrobimy, tak zrobimy. O Boże! O nie, Chad! Nie wiem, o co chodzi. Panowie, patrzcie, co mam! O kurczę. Chad! Zaraz mamy takie wybór, możemy się lepiej bawić. Patrz! To jest napad! Ale proszę spokojnie, dobrze? Chad, dostałem bana na 5 minut. Panie Rafaelu. O matko! Panie Chad, Fabianie! Ban na 5 panie minut. Fabianie. Panie Robercie, czy możemy prosić na słówko? Na szept, prosiłbym. Dobra, Chad, inny kanał. Dobra, pan Jacob jest chyba agresywnym graczem. Jeżeli ktoś ma wciągnięty jeszcze powinienem... Dobra, okej, jest chyba nieważnym. Mountain! Co tu się dzieje? Robert, słuchaj. Mountain. Dobra, Chad, robimy RP. Ja umiem takich rzeczy używać, nie masz czym się martwić. Ale po co ci to, Mountain? Ale... Robert. A widziałeś tego Rafaela? Ten Rafael jest niezrównoważony psychicznie. Jak ja bym go zobaczył, jak ja bym go nie strzelił, ty pisał! Nie wiem, mi się wydaje, że Rafael... Tak, zdrowy! Martin! Zabierz mu to. Martin, słuchaj. To jest na wypadek, słuchaj, ten Rafael jest niezrównoważony psychicznie. Krzyczy na wszystkich. Nie powiem, że ten Rafael mnie denerwuje. On jest jakimś Włochem, Francuzem, ja się nie znam, ty. On jest jakimś Francuzem, Włochem? Jakie to jest narodowość? On mówił, że jest z Francji? To oni wszyscy tacy chyba są tam w tej Francji, że nie wiem, tylko pizza italiano i drą mordę. Ja mi się wydaje, że jak tutaj on tak dalej będzie robić, to chyba sobie nie pożyje tutaj za długo. Mi się wydaje, że ja jakąś celę zaraz mu dupnę i go tam wtrącę, bo już mnie denerwuje. Ale mi się to, zobacz co on robi, zobacz jaki z niego budowniczy. Czemu? Czy to jest nieakceptowalne? Przecież to jest... Nie takie płotki, tu mi się płakać chce. Mam ochotę się zakopać pod ziemią i nie wychodzę. Panie Martinie, ale przenosi... Martin, czy masz mi nie przy podłogi w moim domu? Przepraszam. Martin, wychodzę. Spokojnie, ja jestem spokojny, już wychodzę. Panowie, wy macie jakiś dom w ogóle zbudowany, czy... Właśnie ja nie mam osobiście. Ja, to jest moja...
moje pole to jest, dobra? Ja aha, szukam budowniczego, ale na pewno nie Rafael, nie pytanie tutaj, panie Robercie, czy chciałby się pan, bo pan już widział, co jestem w stanie zrobić, no zaczęliśmy może źle tą znajomość. Jest pan nieprzewidywalny, ale, ja wiem. No nie, no jestem nieprzewidywalny. Zdaję sobie z tego sprawę. No bo panowie. To jest typowy gówniarz, który wyszedł dopiero z łona matka. No bo panowie, no jeśli ktoś cię denerwuje, no to zniszcz mu łeb, że tak powiem. No było w takiej jednej piosence. A to akurat propsuje czasami, ale dobra, to dobra, panowie, wy jesteście agresywni. I teraz, panie Robercie. Spokojnie, człowieka nie poznasz. No, panie Robercie, ja proszę teraz o wysłuchanie mnie. Ja jestem poważnym człowiekiem. Ja wiem, że mam 21 lat dopiero, dobra. Ale proszę mnie wysłuchać. Pan jest dobra. Uśmiechnięty ciągle, taki uśmiechnięty, no wiadomo. Pierdyknięty, oczywiście, że tak. I teraz tak, mi się wydaje, bo pan pewnie, no widzę po fartuchu, pan tutaj, no uwalony jakąś smołą jest trochę. Tak patrz na fartuszek tutaj uwalony, ale... Ja... Robert, zapracowany chłopak, dobry, rzetelny. Oj, tak, tak. Zapracowany, tak. To prawda. Ale jeszcze, czy to może jakie pytanie? No i takie mam pytanie, czy jakby w zamian za łoże tutaj na pana działce, ja mogę pomagać w ochronie tego obiektu, ze względu na to, że no wydaje mi się, że ten Raffaello Morales to nie jest jednak jakaś osoba, która będzie tutaj zaprzyjaźniona z, dobra, dobra, z pana dał, ale działalnością. Jakie pytanie trzeba? Ochronę już mam. Jaką? Jaką ochronę? No, mam ochronę. Aha. Mam ochronę. Jaką ochronę? Ja wiem od kogo, Bożydar, od tego, kogo miał na imię, ale był taki jeden. Czad Walimy? No. Przyszedł i mówi, no był panowie, taki. Ja tu ochroniarz, nie pamiętam imienia niestety. Ja bym się porozglądał za nim trochę. Bożydar do mnie strzelił z Tizela. No właśnie, pierwszej możliwej sytuacji. Panowie, nie wiem, czy wiecie, ale ja was słyszę, debile. A ja myślałem, że te różowe włoski ci zasłaniają, wiesz? Tak, ja myślę, że zaraz cię w dziób walnę, gości. Dobra, ty, Bożydar, we, zamknij się. Dobra, we. Dobra, spokojnie, panowie, spokojnie, dobra. Spokój, bo zaraz TNT postanować. Nie masz TNT, nie masz nawet TNT. A można nie u mnie w domu, proszę? A co to jest? Nie, to jest dom? Nigdy w życiu to jest mój w dom, przyszły bo to ci się nie podoba? Piękny, ja nie będę nigdy w życiu stawił, no co dobra, ty? Dobra. Pytanie, panie tak. Robercie, gdybym tak uwalił za przeproszeniem na sukę tego ochroniarza i pokazałbym, że jednak mam większy ja wiem, że tego nie widać, ale... Dobra! Tu jest łapa potężna, jak żmotnę, to ino roz. Dobra, Bożydał, jeśli... Czad, musimy to zrobić. Pokonasz mojego ochroniarza... No to jest bardzo łatwe. To czego oczekujesz w zamian? A inaczej, ile mu płacisz za ochronę, Robercie? No właśnie, Robercie. Robercie. Prawdziwi dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. No panie Łobecie, pan jest rzemieślnikiem, pan nie jest dżentelmenem, no umówmy się. Oj, dobra. Nie no, to jak to, Boży, ale on, nie, on jest naprawdę, Robert jest dżentelmenem. Robert jest dżentelmenem, tak? Jest naprawdę, proszę spojrzeć na mój ubiór. Proszę spojrzeć. Wspaniały jest. Koszula jest? Jest. Dobrze jest. Fałtuszek jest? Jest. Fałtuch jest, tak. No, fałtuch jest. Ej, czad, walimy proszę tego ochroniarza? Dobra. Dobrze, no to niech pan powie, no tak między nami tutaj... Tak. Jaka cena jest za tą... Ile pan płaci nie temu drugiemu? Tego powiedzieć. Niech pan mi powie! Nic nie mogę zdradzić. Oj, widzę go, jest i on! Jest i on! Jest i on! Halo, kim jesteś? Ja chcę. Pan Bransoleta, tak? Dobrze pani znacie? Tu jestem pan Bryszczyta, ale ja mam takie pytanie. Czy jak się podoba RP? To śmieszne jest. Nie, słuchaj, ej, typie, my mamy sprawę do wyjaśnienia, słuchaj. Tak. Ja tutaj generalnie od samego początku z panem Martinem sobie śmigam, myślałem, że my kumple jesteśmy. Nie jesteśmy. No jak, to dlaczego? Bo mieliśmy pozyskiwać klientów razem, a ja tutaj słyszę od pana Łobełta, że najzwyczajniej w świecie pan... Ale... został ja tutaj właśnie... wykupiony nie, przez nie, niego. Nie. Ja proszę o wyjaśnienia. Prawda. Ja właśnie chciałem taką niespodziankę zrobić, nie? Żeby pozyskać klientów i żebyśmy wtedy mieli obydwoje pierwszego obydwoje? Klienta. Ja nie jestem dziewczyną, ja wiem, że mam różowe włosy, ale to nie znaczy, że jestem laską, co? A, przepraszam, to pomyliłam się. Ojej. Bożydał, a ty myślisz, że ta buszczetta to jest co dla mnie? Kto? Co? Ta buszczetta. Co to jest buszczetta? Dobra. Jaka bransoleta? Bransoleta, kim ty jesteś? A to on jest bransoleta? Jestem Włochem.
Włochem, o tak. No nie brzmisz jak Włoch, tam też jest jakiś Włoch. No bo ja doskonale znam różne języki. Aha, dobra, okej. Okay. No dobra, czyli co, bo ja jakby już nie wiem, jak ty się chcesz dogadywać, gościu. No tutaj robimy sojusz, nie? Będziemy tutaj razem tutaj... Tak, będziemy. Na początku. Tak. Panie Bransoleta, będziemy łazić. Tak, panie Bożydarze Wojtyła. No dobra, i tak, dobra. Tak. Bransoleta, a kim ty jesteś z zawodu? Ja jestem ochroniarzem. On jest, taki... o, jest również... Maltin celował we mnie, Maltin. Dzięki za followki, chat, super jesteście. Wszyscy mamy jeden cel aktualnie, na pewno, z pewnością. Jaki? Wszyscy musimy ogarnąć jedzenie, bo jestem głodny. A, myślałem, że naszym celem... Myślałem, że naszym celem jest ten... Ten, jak ten, ten żółty, jak on się nazywał, Raffaello? Rafael. Nie no, Rafael. A co chcemy zrobić z Rafaelem? No, Rafael, wiesz co, powiem ci, że jest niezrównoważony psychicznie, jakby, w sensie, ja Martin, panowie, jak on miał być Martin ma flashbacki, on był w wojsku. To da się zrozumieć, ale w momencie, kiedy jakiś pieprzony Włoch łazi i buduje, nie wiem, mur, my nie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, chciałbym przypomnieć. Więc jakby nie potrzebujemy tutaj muru, żeby się od kogoś odgrodzić. Nie wiem, no mi się wydaje, że chłop... O, idzie w naszą stronę. Patrz jaki uśmiechnięty z jakąś dziewczyną od razu może, co? No, patrz jaki pozer. Znaczy, powiem tak, panie Robercie. Mi się wydaje, że pan jest przedsiębiorczy człowiek. Nie wiem, jak mi tego Rafael, no to mi krew zalewa. No, dobra, panowie. Dobrze. Musimy go wyeliminować w takim razie. Nie panuje się on. Panie Bransoleta, nie mamy upoważnienia, żeby bez, że tak powiem, bez uzasadnienia atakować obywatela, prawda? No tak, dobra, no panowie, poczekajcie. Więc panie Bransoleta, musimy znaleźć powód, żeby go walić na dupę. Kurczę, no oni tutaj czymś handlują, z tego co widzę. Handlują czymś! Taki handel. Czy halo? Jest opodatkowany? Aha! Oni jedzeniem się wymieniają. No to nieźle. Nielegalna farma jedzenia mi się tutaj wydaje. No, myślę, że tam powinniśmy teraz z nimi porozmawiać. No i czy to opodatkowane? Przepraszam bardzo. Spójrz na ten płot. Tak. Tutaj, Mart. Stop. Na ten płot. Przepraszam jaki, bardzo. Jaki budowniczy by postawił taki płot? No czy tego... macie zezwolenie na budowanie takich murów? Czy macie zezwolenie na budowanie takich rzeczy? Panie, o kurde. Przepraszam, stop, proszę się nie ruszać z miejsca zbrodni. Proszę tu wrócić. Proszę się nie ruszać. Stop. Co się stało? Uciekam! Oddycha? Proszę nie uciekać. Ej, proszę nie uciekać. Zostaw Teddy. Halo! Proszę tu podejść, proszę nie uciekać. Ja nic nie robię.